Jak Mistrzostwa Świata w skacie w ogóle, jak gry karciane, to też trzeba coś powiedzieć o kartach, a słyszę, że pan ma ich dużą kolekcję, ponad 500, tak? To znaczy trzeba się określić dokładnie, bo jeżeli chodzi o karty, to są różnego rodzaju karty, różne, czy do brydża, czy do beloty. Ja kolekcjonuję tylko karty do skata i to... Przepraszam, a co to jest belota? To jest włoska gra. Również gra się w Chorwacji, w tych krajach południowych, w Hiszpanii i do tego są też inne karty. No jeszcze są karty do wróżenia, są karty, także że to mamy... Ale nas interesują skatowe. Oczywiście skatowe, no czym się różnią? No, są to karty od 32-listkowe, od siódemki do asa w tej chwili. Może się to kiedyś zmieni, ale wątpię. Natomiast jeżeli chodzi o kolekcję, jaką ja tworzę, to są karty, które muszą się różnić awersem, czyli rysunkiem figur. Natomiast rewers, tył karty, tak zwana koszulka, mnie nie interesuje. No i tu są pewne kłopoty, bo trudno się wymieniać. Ludzie przede wszystkim zbierają, kolekcjonerzy, karty tematycznie związane z tyłem karty, czyli z tą koszulką. A mnie interesują tylko karty różniące się właśnie rysunkiem figur. I w tej kolekcji mam akurat na dzień dzisiejszy 531 talii. No, pan akurat preferuje tyły, z tego co wiem, i dosyć oryginalne, bo są to tyły różne. Kiedyś była taka moda na akty, powiedzmy, które miały zdeprymować grających zawodników, przeciwników. No ja posiadam masę, kolekcję, taką całą kart, które są owoluta. Posiadam tak, następujące dane kluby piłkarskie, najczęściej w Niemczech. Wszystkie drużyny mają swoje karty do skata. Zbieram karty do Remi Bridge'a. Wszystko owoluty, tyły i przody kart. Właśnie, z przodu słyszałem, ma pan całą drużynę Borussii Dortmund. Tak, Borussia Dortmund mam w wydaniu chyba z 3 rodzaje. Jedną talię mam taką szczególną, wszyscy piłkarze, z Błaszczykowskim jako Kreuzdupek jest. Nie? Tak, to nic złego. To nic złego, bo jednak nie, to się wcale nie koliduje z tym, co on na boisku pokazuje, nie? I to, co pan mówi, że... No Kreuzdupek, czyli walet treflowy, to jest najwyższa karta w szkacie, jeżeli gra się gry kolorowe czy gran. Natomiast no, jest jedna gra, gdzie tak zwana zerówka, czyli nul, gdzie walet jest w ciągu od siódemki do asa, jest w jednym ciągu. Aż tyle kart, może być tyle modeli przodów, żeby zwiększyć tą kolekcję jeszcze? No bo to można robić tak, jak pan mówi, że wkłada się zdjęcia kolejnych tam zawodników czy jakichś przedstawicieli, ale nie o to chyba chodzi. Jedna kolekcja kart, którą nie posiadam, a chciałbym zdobyć, to był cały rząd Niemieckiej Republiki Federalnej, nie? Wszystkie postacie. No i to się takim kieruje niekiedy, nie? Na przykład banki mają swoją, prywatni wydawcy, nie? Wszystko produkują. Na przykład tu w Polsce teraz znalazłem karty Park Taczański, Sudety, wszystko, całe schroniska, nie? I to są karty do gry w Remi Bridge'a, które można po rozdzieleniu zastosować do skata. No, ale ja nie rozdzielam kart, muszą być do skata. Z tym, że tak jak tu kolega mówi, że w zasadzie są karty, które mają swoją historię i produkowane od lat w niezmienionym szablonie. Są karty okolicznościowe, właśnie typu właśnie tam piłkarze, seria drużyn piłkarskich czy związków. No różne. Nawet takie okolicznościowe były, u nas się nazywały wyborcze, wydane w 1991 roku, gdzie nasi politycy, karykatury polityków naszych są na tych kartach i to karty do skata. Jeżeli chodzi o jeszcze karty, no ja mówię, no są te tradycyjnie, trudno powiedzieć tradycyjnie. Są takie, które są powielane już od 200 lat.
praktycznie wzór kart się nie zmienił, jeżeli chodzi o awers karty. Ale też trzeba powiedzieć, karty różnią się oznaczeniem kolorów karcianych. Są cztery kolory karciane: w brydżu trefle, piki, kiery, kara, w szkacie obowiązuje w tej chwili takie nazewnictwo na zawodach międzynarodowych czy na naszych centralnych zawodach, ale na przykład jest ten wzór typu niemieckiego, gdzie na Kreuze, Grine, Herce, Schelle oznaczenie kolorów karcianych jest różne. Jest pięć w zasadzie rodzajów na świecie, więc właśnie typu francuskiego używanego przy brydżu, typu niemieckiego, no te, co są najczęściej używane na Śląsku, właśnie te kolorowe liście, serduszka i tak dalej, typu szwajcarskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Tyle typów jest oznaczeń kolorów karcianych. W ten sposób to wygląda. Ale no właśnie, te figury są trochę dziwne, bo jak patrzę na te stare karty, to czasami się nie można zorientować, gdzie, który jest dupek, która jest dama i król, no, bo są bez oznaczeń literowych. Nie, cała rzecz jest bardzo prosta sprawa. Najpierw trzeba powiedzieć tak, że karty były kiedyś malowane ręcznie. Były bardzo drogie. Całe wioski królowie dawali za karty ręcznie malowane, całe postacie. Później, to jest na początku XIX wieku, czy w połowie XIX wieku, Anglicy wprowadzili symetrię osiową i tak powstały karty te dwustronne. Ale jeżeli chodzi o to oznaczenie, szczególnie typu niemieckiego, ludzie mylą, gdzie jest dama, gdzie jest walet, nie? Jak rozpoznać. Jeżeli jest symetria osiowa, to walet, oznaczenie koloru karcianego, ma zawsze przy pasie, natomiast dama przy głowie. Jeżeli są całe postacie wymalowane, to walet ma w nogach oznaczenie koloru karcianego, a dama przy głowie. Historia kart sięga średniowiecza, a nawet wcześniej. Prawdopodobnie historia kart łączy się też z historią gry w szachy. Z tym, że w szachach mamy dwa dwory zwalczających się króli, czy no, dwa państwa, natomiast w kartach mamy cztery dwory, które się zwalczają, czyli tak jak kolory są. I tam właśnie jest dama, król, jest służący, walet, wprowadzone potem blotki, czyli żołnierze, którzy też mają znaczenie. Wszakże, owszem, o wojnie może decydować król, ale wygrywają żołnierze. Także każda karta jest ważna. Z biegiem czasu, i trudno tu umiejscowić kiedy, bo już w średniowieczu nawet był zakaz grania w karty żołnierzom, bo żołnierze grali w karty, był zakaz. We Francji był zakaz grania w karty. Od tego czasu nawet było to nazywane modlitewnik diabła, bo żołnierze zamiast walczyć grali w karty, nie? No, a jeżeli chodzi jeszcze o historię taką, potem się zmieniła to jest symbolika, raczej interpretacja. Powstało tak, że niektóre karty przedstawiają cztery pory roku. Niektóre karty przedstawiają cztery żywioły, czyli woda, ogień, nawet cztery religie światowe przedstawiające. Również same karty mają różne znaczenie, bo figury czy kolory, kastowość pewna i tu w kartach ona też się pokazała. Jest król, dama, walety, ta podległość, jeżeli chodzi o zależność ludzi. No, wszystko co w kartach jest, no, to jest czarodziejski świat. No. To jest pewnego rodzaju odzwierciedlenie rzeczywistości, to co się dzieje na świecie, prawda? Producentem kart w Polsce jest krakowska firma, która... Ale nie jedyna. Nie jedyna, ale największa, która nam produkuje dla Polskiego Związku Skata karty, a oprócz tego są różne wydawnictwa, drukarnie, które wydają, nie? Tam jakieś, tak jak ja kupiłem Tatrzański Park Narodowy, to jest wizerunek i to wydaje Jelenia Góra, tam różne takie małe drukarnie. Nie? Kolekcjonerów jest dużo. Trzeba rozgraniczyć kolekcjonerów od zbieraczy kart. Natomiast należy tu wspomnieć, że nie tylko zbiera się karty do skata, zbiera się karty do brydża, zbiera się różne karty, ale są kolekcjonerzy, którzy przede wszystkim zbierają jokery. Mam kolegę, który ma 14,5 tysiąca jokerów z całego świata. Są tacy, którzy zbierają tylko asy pikowe, tacy, co zbierają tylko siódemki, więc różnie. Ale w 2006 roku powstało właśnie
poprzez internet umówiliśmy się w Łodzi, powstało właśnie polskie, to już nie polskie, tylko Towarzystwo Kolekcjonerów Kart do Gry. I co roku w drugi weekend września właśnie zjeżdżają się kolekcjonerzy w umówione miejsce, najczęściej jest to w okolicach Łodzi, bo to jest taki centralny punkt, gdzie oczywiście w pierwszej chwili jest bardzo intensywna wymiana, ale już spotykamy się w takich cyklach dwudniowych, żeby jednak towarzysko też spędzić mile czas. Na Mistrzostwa Świata karty, to może kolega powie o tym, bo dajmy na to okręgi, czy u nas ligi centralne rozgrywa się kartami wzorem francuskim, ale można grać wzorem śląskim na poszczególnych turniejach. To może ja dopowiem. Może no. Sprawa jest taka, że sam wzór kart jest ustalony, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, jeżeli chodzi o, znowu tutaj dzielę na awers i rewers. Więc awers ustala się, oczywiście są drobne odchylenia, ładniejsze, brzydsze to karty czy ten. Natomiast tył karty, koszulkę, tutaj już jest dowolna sprawa, to znaczy są propozycje zaakceptowane lub nie. Wybiera się, trwa to trochę długo potem, no ale przyjmują ostateczny kształt, który jest uzgodniony, że takimi kartami się gra. Tak w ten sposób, że to się uzgadnia. Dziękuję.